Wylanie kawy i gniew pani Iwony. Poczęstunek przy stole przed wyruszeniem trzeciej pielgrzymki do Gierszwałdy z Baranowa, włączenie się gości z pielgrzymki narodowej, czy powinno być wyłączenie, czy tam, którzy jakby zupełnie nie chwytają, o co idzie w sprawie pielgrzymowania. Mężczyzna jakby realizuje swoje interesy, swoje trzy grosze dodaje. Ksiądz nie może skończyć słów, bo ktoś przerywa. Zapada chwila ciszy, bo pani Iwona kroi ciasto. Ja podaję. Ksiądz zaczyna mówić. Moje rozgarbiasz z naczyniami, nie rozumiem. I słowa pani Iwony kolejny raz przerywają księdza wypowiedź, co się kończy wylaniem kawy, której część brudzi ubranie pani Doroty. Ksiądz się idzie modlić, a pani Iwona w impertynenckim tonie z uderzeniem rękami w uda, jak dobrze pamiętam, zwraca się do ludzi. Ludzie, czy wy nie wiecie, że jak ksiądz mówi, to się nie przerywa? Siebie w skład tych ludzi, którzy przerywają, nie włącza. Absurdalne. Jakbym był pierwszy raz, też bym uciekł. Ci ludzie prawdopodobnie w wyniku tych słów odeszli, a nie z powodu osłabnięcia księdza. W tym punkcie proszę pozdrowić panią Iwonę. Mam nadzieję, że już przestała syczeć. To jest człowiek, pan Marcin, który jak tu przyszedł do tego domu, były dwa możliwe pomieszczenia, w którym mógł zamieszkać. Ta biuro okopu, które jest zagracone wciąż rzeczami, których nie ma gdzie podziać, i pokój, który powstał z wyniku przeprowadzenia zakrystii tutaj i na górze jest wolny. I jak przyszła tu pani Iwona, zamieszkała w tym okopie, bo tam jeszcze była zakrystia, przynajmniej zajęte pomieszczenie. W związku z czym było, że trzeba jedno pomieszczenie zwolnić. Zostało zwolnione to na górze większe. I normalną koleją rzeczą należało, że pani Iwona tam poszła do większego pomieszczenia. Sytuacja, że pan Marcin przychodzi nie wiadomo, czy na miesiąc, na jaki długi czas. Osobiście poprosiłem siostrę, zostaw miejsce panu Marcinowi na górze, zostań w tym pokoju, w którym jest. Pan Marcin nie oponował. Mieszkał przez 3 miesiące tutaj, jadł jedzenie, które pani szykowała, złowił panią słowę, pani przypomina mi moją mamę, no i jeszcze parę innych rzeczy. Nie odnoszę się do tego punktu, nie jest o mnie. Rzecz jest, że jest o tych ludziach, którzy tutaj przyszli. Pan Marcin ich widział pierwszy raz. Pisze o nich jak wiedzący. Znowu jest niby w trybie przypuszczających, ale ci ludzie prawdopodobnie w wyniku tych słów odeszli, a nie z powodu osłabnięcia księdza. Pan Marcin oprócz tego, że jest gnostykiem, to jest socjalistą. To znaczy ma wyjątkową zdolność określania o innych ludziach i wstawiania się za innych ludzi, nie rozpoznając sytuacji, jak faktycznie jest. A jednocześnie dając sobie prawo do tego, że sąd, który wydaje, jest prawdziwy, nie mając go jak sprawdzić. Wierzy w sąd, który wydał o rzeczywistości, niesprawdzony tylko dlatego, że on go wydał. No, ile razy czcigodne wierne na ten sposób czynią? Ktoś się tak zachował, za chwilę rozumiem, jak tu ktoś z wiernych zemdleje, to będzie przeze mnie. A proszę zwrócić uwagę, pani, która się przed chwilą oddaliła, nie wychodziła przez drzwi, są otwarte. I autobus jest blisko, jak do toalety, to stacja BP, a i w domu są toalety. Zawsze czcigodni wierni powinni wiedzieć, że i tu się robi tutaj. Pan znajdzie trochę czasu, to pan zrobi, albo środków pan zapłaci, jak nie, to pan wezwie o pomoc, wierni dadzą. Się robi dla wiernych toaleta z białymi kafelkami. Się robi.
Mam nadzieję, że już przestała syczyć. No daj Boże, przestanie Pani syczeć, na to zwracam uwagę jako brat. Nie na syczenie, jako syczenie, tylko czego jest znakiem.